chyba nikomu nie muszę przedstawiać tego, co aktualnie znajduje się przed kamerą. Oczywiście mowa tutaj o Victorinoxie. Nawet jeżeli ktoś nie siedzi w jakiejś tematce nożowej, survivalowej, to na pewno skądś zna tą firmę. Zresztą nic dziwnego, ponieważ ta szwajcarska firma ma ponad 100-letnią tradycję. W Victorinoxie jakość zawsze będzie odpowiednia, a modele różnią się jedynie zestawem narzędzi. Modelem, jakim dzisiaj się zajmiemy, będzie Victorinox Huntsman. Jego długość to 91 mm, zaś szerokość to około 2 cm. Okładziny w tym nożu zostały wykonane z czerwonego tworzywa sztucznego, takiego jak Cydor. Dodatkowo mamy na nim wtopione metalowe logo firmy. Będę opisywał każdej z funkcji po kolei, ponieważ wszystkie zostały wykonane bez zarzutu. Tutaj macie taką krótką listę, do jakiego poziomu co jest hardowane. Głownia profil drop point zostały wykonane ze stali 440A, ma na długość 70 mm i szerokość 2 mm. Szybki przegląd funkcji. Duże ostrze, małe ostrze, piła do drewna, otwieracz do puszek z małym śrubokrętem płaskim, otwieracz do butelek z dużym śrubokrętem płaskim i zdzierakiem do izolacji, nożyczki, korkociąg, hak wielofunkcyjny, szydło z przebijakiem, penseta, wykałaczka i oczywiście kółko, dzięki któremu możemy sobie przyczepić ten scyzoryk do kluczy, do jakiejś smyczy, ale uprzedzam, że jeżeli będziemy nosili go z klucza, to te okładziny szybko się porysują. Biorąc pod uwagę wykałaczkę, pensetę oraz kółko do kluczy, mamy tutaj 15 funkcji, a teraz przejdźmy sobie do podsumowania. Ten model akurat jest z serii 91 mm, posiada duże ostrze, małe ostrze i piłę. Więc teoretycznie mógłby nadawać się do lasu, ale jak dla mnie jest nawet mały na EDC. Można sobie faktycznie przypiąć go gdzieś do kluczy, nosić w portfelu, ale do noszenia w kieszeni wolałbym coś po prostu z klipsem, żeby się nie przemieszczało, nie latało. Ale jeżeli właśnie ktoś chce mały nożyk, może do kluczy, może do jakiejś smyczy, do portfelu, to jak najbardziej polecam ten model lub inne noże Victorinoxa 91 mm, mniejsze, a jeżeli ktoś chce coś do nas, to może sobie kupić większego Victorinoxa. Dziękuję za uwagę, zapraszam Was na mojego Facebooka, Instagrama. Nie zapomnijcie zostawić łapki, jeżeli film Wam się spodobał. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie mój kanał. Cześć, no i do zobaczenia w kolejnym filmie.